Kamile, Kamil razem? Nie wiesz, tylko to później. Dawać. Kamil Wrzosek urodził się z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na wytrzewienie jelit, co oznacza, że od urodzenia nie mógł jeść jak my wszyscy. Przez niemal całą dobę był podłączony w szpitalu do pompy, bez której nie mógłby żyć. Po kilkunastu miesiącach hospitalizacji pojawiła się szansa na wyjście ze szpitala, ale dom, w którym mieszkali rodzice, nawet minimalnie nie spełniał niezbędnych dla Kamilka sterylnych warunków. Kiedy zarząd Skok Stefczyka poznał historię chłopca i jego rodziny, natychmiast zdecydował się na pomoc. Mogę Państwu wręczyć klucze. Kasa opłaciła na 2 lata wynajem mieszkania dla rodziny. 16 marca Państwo Wrzosek odebrali klucze do nowego domu. Nie wiem, może tu łóżko. Tak jeszcze muszę to przepraktykować. Aby 2 tygodnie później zamieszkać w nim już całą rodziną. Może tu łóżek będzie taki ładny. No ale tak jakoś będzie. Kiedy widzieliśmy Kamilka w szpitalu, był tak naprawdę dzieckiem z dużą niedowagą. Tak naprawdę non-stop płaczącym, płaczliwym i smutnym. Także teraz widzieć go uśmiechniętego, rozrabiającego, takiego biegającego, cudownie się rozwija, widać, że przybrał na wadze. Brakowało im tylko mieszkania, żeby wystartować, tak, jakby od nowa. I tą szansę dostali, jeżeli dobrze ją wykorzystają, to absolutnie mają możliwość normalnie żyć i funkcjonować. Gdyby nie to mieszkanie, Kamilek zamiast wychowywać się z kochającymi rodzicami i starszą siostrą, trafiłby do rodziny zastępczej. Tymczasem mama Kamilka, zanim wypisano go ze szpitala, przeszła specjalne szkolenie, aby fachowo opiekować się synkiem w domu. Nauczyłam się obsługi tego sprzętu, co Kamil ma, podłączanie, odłączanie. Myślałam, że to będzie trudne, a teraz w końcu udało mi się to wszystko i Kamil jest z nami. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu Kamil jest w domu, a nie w szpitalu. Broi, chodzi. Siostrze psoci. Tata nie może uwierzyć w życzliwość, jaka spotkała jego rodzinę. Szansa, jaką dostali, bardzo go motywuje. On jest bardziej kochany przez tą nawet chorobę. 2 razy więcej jest kochany, jakby był, bo chciałem zawsze mieć synka, wie pani? Chciałem mieć parkę właśnie, dziewczynkę i synka i takim stworzyć grono rodzinne takie. Ale do tej pory mi się nie udawało coś tak, a Skok mi po prostu otworzył furtkę, którą ja wyszłem przez nią po prostu. Na pewno takiej szansy nie zmarnuję, na pewno ją w dobrym celu wykorzystam. W celu dobrym, że dzieci będą dobrze wychowywane i bez takiej patologii, jak ja mieszkałem tam. Będziemy Kamilka zielonki i pójdziemy na spacer. Do tej pory Kamilek świat oglądał co najwyżej ze szpitalnego dziedzińca. Towarzyszyliśmy mu podczas jednego z pierwszych w życiu spacerów. Od pierwszych dni Kamilek był pod opieką wspaniałego zespołu lekarzy i pielęgniarek gdańskiego szpitala. Jednak to dopiero prawdziwy dom. Dla niego jest szansą na prawidłowy rozwój. On nadrabia wszystkie te swoje stracone dni, które były wyrwane z jego rozwoju w szpitalu. Zaczął lepiej jeść, zaczął próbować nowe smaki i to daje szansę na to, żeby on coraz mniej czasu spędzał z pompą. Jeszcze powiedzmy pół roku temu on spędzał 22 godziny pod pompą w ciągu dnia i to dawało mu tylko 2 godziny wolności. A w tej chwili już udaje nam się odłączyć na 6 godzin, na 8 godzin. To jest ogromna zmiana, bo to daje możliwości właśnie pójścia na spacer, wyrwania się, prawda, spod tej niewoli pompy. Przekazane przez Skok Stefczyka pieniądze pozwolą na aż 2 lata bezpieczeństwa. W tym czasie zostanie wybudowane docelowe mieszkanie dla rodziny Wrzosków. Przez okres 2 lat będziemy budowali kilka mieszkań na terenie gminy, w tym jedno z mieszkań będzie przeznaczone dla Państwa Wrzosek. Pozostaje nam życzyć całej rodzinie Wrzosków, aby nie zabrakło im siły do budowania nowego, lepszego życia. Kamilka, kochamy.